Cześć Tygrania, witajcie w kolejnym odcinku wyzwania Not So Berry. Jesteśmy na pokoleniu trzecim, czyli żółtym. I zapraszam Was bardzo gorąco na kolejny odcinek życiowych simowych perypetii naszego Zenona Wolskiego. Tak sobie piękną mowę poprzedzającą odcinek przygotowałam. Moi kochani, było pewne opóźnienie tutaj w serii, ja wiem, odcinek miał być w zeszłym tygodniu, ale no ja też mam świadomość, że ten Not So Berry nie jest też tak zbytnio popularny, chociaż to jest główna seria na moim kanale, więc bardzo mi przykro, że nikt nie chce tego aż tak bardzo oglądać, niż tu nie ma miliona wyświetleń, ale trudno, niech tak będzie. Zenonie, jest żółtą pizzę. Witamy się dzisiaj z Zenkiem, moi drodzy. Mamy dzisiaj w kalendarzu sobotę, Zenek nie idzie do pracy, według moich wspaniałych planów miałam sobie ostatnio pograć 3 dni. Nie ścinaj mi się, proszę cię, gro. Przed chwilą grałam i było dobrze. Według moich wspaniałych planów miałam pograć tutaj 3 dni i wrócić do rozgrywki i tak zrobiłam, tylko ja tych dni musiałam pograć więcej. Już wam mówię, co my tutaj mamy. Mamy tak, szef centrum dowodzenia, czyli awans w karierze. Ostatnio mi uświadomiliście, że rzeczywiście tak jest, że jeśli Sim ukończy szkołę z wyróżnieniem lub nawet Zenek skończył wcześniej i to z wyróżnieniem, to on wskakuje od razu na trzeci poziom kariery. Obojętnie jakiej, chyba we wszystkich karierach tak jest. Rozumiem to, aczkolwiek szkoda, bo czasami chciałabym zacząć od początku i się przebrnąć przez to wszystko od podstaw, ale tutaj mieliśmy taki poziom, że on zaczynał od technika, a teraz został szefem centrum dowodzenia i chodził sobie już w takiej białej, prześlicznej koszuli do pracy, ale dzisiaj mamy wolne. Co mnie bardzo dziwi, chyba to przez to, że on ma już swoje umiejętności fizyczne na dosyć wysokim poziomie, to on cały czas te treningi ma jako ukończone i wszystko to, co ma tutaj, to już ma zrobione, więc my nic nie musimy robić, my dostajemy tylko aktualnie cały czas awanse. Ale dobrze, jeszcze powiem tutaj parę rzeczy, zanim sobie pójdziemy. Dzisiaj idziemy na miasto, ale chciałabym tak, na chwilę, chwiluteńkę pójść do tego laboratorium, już bez takiego przeciągania, bo ja wspominałam o tym, że rozwiązanie zagadki Strangerville to jest tutaj temat totalnie poboczny, chciałabym to robić, ale też nie totalnie pobocznie podczas rozgrywki, tylko tak jak gram sama, tylko gdzieś tam będziemy sobie do tego laboratorium. Myślę, że często wchodzić sami, czyli wspólnie. Tutaj, moi drodzy, mamy taki stół do stolarstwa, bo mieliśmy to zadanie tutaj w naszej aspiracji szczęścia życiowego, aby wykonać coś na tym stole, ale już jesteśmy na kolejnym poziomie aspiracji mózgowca. Mamy tutaj nazwę elita naukowa i tutaj fajnie, bo tu już się zaczyna wątek rakietowy, moi kochani. Tak, osiągnij poziom umiejętności majsterkowania, to wiadomo, będziemy robić pobocznie, wystrzel lub ulepsz rakietę 5 razy, posiadaj rakietę kosmiczną. Według tego zestawienia to już jest rakieta kosmiczna, ten podest do rakiety, ale będziemy mogli sobie już tam spokojnie tą rakietę zacząć budować. No tak, co ja miałam powiedzieć. Moi drodzy, ogólnie to dzisiaj zaczęłam troszeczkę z opóźnieniem, bo musiałam sobie cofać save'a, ponieważ mój główny bohater tej serii umarł. Tak, dokładnie tak, umarł mi Zenek dokładnie 2 dni temu i ja to szatańskie narzędzie, czym jest ten teleskop, po prostu rzuciłam w otchłań piekieł i nie będę na to patrzeć i nie będę tego kupować ani razu więcej, bo na naszego Zenka teoretycznie, bo ja oczywiście tego nie widziałam, spadł meteor, jakieś spadlisko z kosmosu. Mieliśmy komunikat, że mamy się schować, poszliśmy się schować, a ja zaraz potem dostaję komunikat, koniec gry. Twój główny, nie, koniec gry, jedyny sim, którym grasz z rodziny, właśnie umarł. Ja mówię, co, dzięki gro. I tam była opcja, że można przejść sobie do świata i wybrać innego sima, albo wrócić i nie zapisywać gry. Oczywiście, że nie zapisałam gry, z czego widzimy tutaj, bo nasz Zenon dalej żyje. Ale tak, oczywiście ten save potem mi się jakoś zawiesił, nie wiem o co chodzi, musiałam go odzyskiwać, więc musiałam o te 3 dni wracać i przeżywać to jeszcze raz. Ale mój ból już jest mniejszy, ponieważ jesteśmy już na kolejnym dniu, do którego nie zdążyłam wtedy dojść. No i zamiast tego szatańskiego narzędzia, jakim jest teleskop, wstawiliśmy sobie tutaj bezpieczny i bezinwazyjny stół do szachów. Tak, i będziemy sobie tutaj mieli stół do szachów, aczkolwiek chyba w tym momencie na razie logiki nie potrzebujemy. Nie, będziemy potrzebować jeszcze dalej do pracy, więc okej. Okay. To by było chyba na tyle z tematów rozgadywania się. A, w domku nic nie zmieniałam. Ja nie wiem, ludzie, co z
A, chciałam powiedzieć, że jest zimno, ale dzisiaj jest ciepło, bo tutaj raz jest zimno, raz jest ciepło. Dziwna, tajemnicza pogoda w tym świecie zimowym panuje. No i ja mam straszne wyrzuty sumienia, że Zenek nie ma łazienki w tym kamperze. No co mnie strzeliło, że chcę mieszkać w kamperze? Przecież ja nawet tego nie będę mogła rozbudować, chyba że tam gdzieś w górę, ale nie wiem w jaki sposób jakoś to zrobię. Nie będziemy tu na pewno całe nasze życie zimowe siedzieć, ale na nowy dom to my raczej nie mamy, bo my mamy na razie kredyt, który spłacamy, który wzięliśmy na tą przyczepę. Matko, musimy znaleźć sobie szybko kobietę dobrze zarabiającą, ale na razie nie możemy, ponieważ przy wyzwaniu właśnie Noc Soubery pokolenia żółtego, ten oto nasz mały obiekt bohaterski musi być, obiekt bohaterski, czyli główny bohater musi na razie być samotnikiem, ale te znajomości i tak jakoś tak delikatnie sobie zaczniemy tutaj rozwijać, ale tak bardzo delikatnie, wiecie, no nie każdy samotnik przecież totalnie nikogo nie zna, prawda? I tak, mamy tutaj ten prysznic i ja, moi drodzy, zastanawiam się, czy, bo on do tego tutaj, do tego zmywaka, totalnie mi nie chce dojść, czy tu, na tej jednej kratce może jednak by się jakaś kabina prysznicowa zmieściła. Nie taka z gry, tylko taki chyba sam wąż od prysznica, coś tam takiego mam CC, nie wiem, zobaczymy, ale to chyba tak będę myśleć, bo słuchajcie, przecież no nie ma sensu tego rozbudowywać, bo tu, no to jest przyczepa. Gdzie ja bym miała tą łazienkę tutaj rozbudować, jak mamy tutaj wejście na górę bez sensu. Dobrze, ale róbmy konsekwentnie, tak jak powiedziałam, już nie rozgadujmy, idziemy na chwilutynieńkę do laboratorium i będziemy grać dalej. Dzisiaj się porozglądamy troszeczkę po mieście i zastanawiam się, czy odwiedzić te fajne bohaterki, które się ostatnio pojawiły w cutscence, ponieważ nic więcej o nich nie wiemy, nie pojawiały się dalej. Na razie cutscenek nie będzie, bo ja się nie wyrabiam. Zobaczymy, jak to, co nam tutaj gra spłata, że tak powiem. I tak, musiałam mu postawić stół, słuchajcie, bo on chodził jeść tu i zawsze zostawił tutaj te naczynia, co mnie tak wkurzało. Miałam nadzieję, że będzie chodził tu jeść, ale nie chodził. Było to strasznie denerwujące. Dobrze, jedźmy do tego laboratorium. Słuchajcie, często może tak być, że ja czegoś nie zauważam. Ja ostatnio totalnie nie zauważam jednej rzeczy, ja potem wściekłam się wręcz na siebie, jak montowałam ten odcinek, bo chodziłam po całej tej tutaj, nie chcę powiedzieć posiadłości, tylko po tym całym miejscu chodziłam, sprawdzałam, że nic nie można kliknąć, a tutaj na tak mocną, jebitną czerwień świecą się te drzwi, więc tutaj trzeba do tych drzwi podejść. Myślałam, że, bo ogrywałam ten dodatek tak króteńkę wcześniej tym panem pilotem, nie doszłam do tego, żeby te drzwi otwierać, ale miałam wrażenie, że tutaj trzeba szperać. Coś tam pomyliłam, moi drodzy, dobrze, ale z naszymi rzeczami, które mamy jakieś zdjęcia, mamy jakieś, coś tam znaleźliśmy w tej bibliotece, tylko już też nie pamiętam co. Możemy to zbadać. Dobrze, zbadamy to i zobaczymy, co tu się wydarzy. Zenonie, idź, bo ty chcesz tą zagadkę. Nie jedź tam rowerem, proszę cię. Zastanawiam się, co to za dźwięk? Ja słyszę jakąś muzykę? Dziwny to. Rudolf! Nie spamuj, sorki. Nie. Dobra, podjechaliśmy tutaj rowerem, zobaczymy co będzie. Na pewno nie wejdziemy do środka, bo to by było dziwne. Niemożliwym jest, aby coś wydawało się takie proste, że można by było tutaj od razu wejść, więc my sobie tutaj na razie troszeczkę poszperamy. Słuchajcie, ja kompletnie nie wiem, co z tą rośliną, która tam będzie w środku się robi i chyba nawet nie chcę na razie wchodzić na odcinki u innych ludzi, bo gdzieś tam kiedyś mi to przemknęło przez moje oczy. Co tam jest, ale co to robi, to ja nie wiem, ale chyba rzeczywiście nie chcę wiedzieć. Dobra, drzwi są zamknięte, potrzebna będzie karta dostępu. Ktoś w mieście może wiedzieć, jak ją zdobyć. Zanim pójdziesz, rozejrzyj się po sekretnym laboratorium, aby zyskać więcej informacji. No i dokładnie, tutaj zaczynają nam się podświetlać kolejne rzeczy. Dobrze, tutaj będziemy szukać materiałów dowodowych, fajnie. W końcu to robię dobrze, bo ostatnio spędziłam tutaj chyba 3 simowe godziny na robieniu niczego, bo nie zauważyłam podświetlanych drzwi. Czy coś nam się... Dobra, drzwi są zamknięte, potrzebna będzie karta dostępu, tralalala. Okej, podejrzane, rozmazane zdjęcie znaleźliśmy. Tutaj możemy... Aha, okej, tutaj już tam się nic nie świeci, ale możemy szukać dalej. Właśnie o to mi chodziło, tego mi ostatnio brakowało. I będziemy tutaj szybko wszystko sprawdzać. Ja mam nadzieję, że w tym sekretnym laboratorium nie ma jakiejś ochrony, która nas tutaj najdzie i zabroni nam tutaj szukania czegokolwiek, bo wspominałam o tym, że właśnie tak jak kupiłam ten dodatek, ja wiem, że z dużym opóźnieniem, bo on jest stary, ale jak kupiłam ten dodatek i tak weszłam do tego pana pilota, co mieszka w samolocie, to widziałam, że on ma tą roślinę u siebie schowaną, a jej nie można teoretycznie wykopać.
i jakoś tak w jakimś takim tajemniczym czymś, no i faceci w czerni przyszli i z pospiesznie spisaną notatką znaleźliśmy. Faceci w czerni przyszli i po prostu wszystko zakonfiskowali. Dobra, Zenek, szukaj szybciej, bo my chcemy jeszcze tutaj pokręcić się po mieście. Jak ja bym chciała zobaczyć, co tu jest, czy ja muszę to wyciągać pojedynczo, potem u siebie w chacie, żeby sprawdzać, co ja mam. Nie wiem, byliśmy też w tym śmiesznym tej budce, którą mamy pod domem, gdzie ten frikowy UFO i UFO freak tam stoi i sprzedaje różne rzeczy i mamy nawet pluskwę szpiegowską, jakbyśmy chcieli komuś użyć. Zainstalować można to Simon, bo widziałam, jak Zenek rozmawiał z kimś przypadkowym, to taką pluskwę właśnie można założyć. Uszkodzony odczyt holograficzny mamy. Okej, lecimy dalej. Czy coś tutaj jeszcze będziemy mieli? Pewnie tu. A nie, tu już byliśmy. I jeszcze tu. Jeszcze tu. Ojejku, strasznie dużo tego. Dobra, i tak cieszę się, że to wszystko nam działo. Dobra, Zenek. Szuraj wroty, szybciej. Solańskie zawody wędkarskie. Nie idziemy na Solanie. Ostatnio wspominałam, że mam takiego moda, który informuje nas o wydarzeniach na Solanii. Coś tam, raport, okej, mamy jakiś raport. Coś, co mi informuje o zdarzeniach na Solanii, ale mam wrażenie, że czasami jak poszłam z Simem na to wydarzenie, to tam się nic nie działo, bo to tak też nie wiadomo, o której godzinie to ma się dziać, bo chyba bez tych ulotek to pobrałam, bo tam jeszcze powinna być taka ulotka informująca, nie wiem, nieważne. Aczkolwiek te malutkie, tajny adapter mamy, te malutkie komunikaty mi jak na razie tutaj do tej solańskiej rozgrywki z moimi syrenkami, którą prowadzę tutaj, oprócz tego bardzo pomogą. Podejrzanie, rozmazane zdjęcie, trelelelele, tego na razie nie można, dobra, okej. Okay. Hollo, 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 ile tu my tego mamy. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj pobocznie sama, czy czegoś nie zostawiłam, no i będziemy lecieć na miasto. Zenek przypadkowo się będzie przechadzał i spróbujemy odwiedzić te dziewczyny, które on poznał właśnie ostatnio w barze. Chciałabym je trochę bardziej pokazać, ale też nie pamiętam, jakie one mają charaktery i co one tam kryją w swoich, że tak powiem, włościach. Nie, no nic takiego nie kryją. Po prostu mają bardzo ładny domek. No dobrze, czyli z laboratorium byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że to załatwiłem szybko. Czy jest tu toaleta? Czy można skorzystać z toalety? Jest! O, załatwimy to sobie, dobra? I okej, dziewczyny mieszkają tutaj i są w domu. O, fajnie. A może Pedro Pascal gdzieś tu krąży? Nie możemy go poznać. Gdzie jest Pedro Pascal? Ja chcę go spotkać. Tutaj mamy tą rodzinkę z filmu Odlot. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Ale fajnie, może jeszcze ich tutaj gdzieś tam spotkamy w międzyczasie. Ja wiem, że to jest dziwne, że to takie osobistości mieszkają, ale chyba właśnie tutaj mi to do tej rozgrywki w Strangerville bardzo pasuje. Okej, jesteśmy w tym dziwnym, przecudownym i przecudacznym, przedziwacznym domeczku. Wszędzie mamy te dziwaczne rośliny. Mamy tutaj tą kotkę. Słuchajcie, ja wiedziałam, wiem, że kotka jest dziwna, ale ja chciałam, żeby dziewczyny były dosyć tajemnicze, owiane w jakąś taką małą historią. Nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale to też nie jest rozgrywka taka totalnie fabularna, więc te scenki czasami się pojawiają, czasami coś wyjaśnią, a tak naprawdę to może się tutaj zastanawiać, o co chodzi z tym kotem. Może właśnie jest tak, znaczy nie, no w sumie to zdradziłam w tej scence, o co chodzi, bo dziewczyny tam coś rozmawiały na ten temat, że ta ich kotka kiedyś podgryzła tą roślinę. Zapukaj do drzwi, zobaczymy, czy są. Chciałabym też właśnie kogoś z miasta poznać. Wiem, że mamy być samotnikiem, ale chyba jakieś sępy słyszałam, czy tam nie, jastrzębie. Dobra, nie mamy bliskich kontaktów z wieloma osobami. No popatrzcie, nie mamy przyjaciół, więc jest okej. Okay. Jesteśmy samotnikami, trzymamy się zasad tutaj wyzwania, ale wiadomo, że niektóre zasady chyba można czasami leciuteńko łamać, prawda? O, tutaj mamy Albę chyba, tak, dzień dobry, fajnie, możemy się przywitać, słuchajcie, czekajcie, rozmawiaj o obawach, rozmawiaj o Strangerville, to możemy zaznaczyć, umieść pluskwę na razie, nie, żartuję o politykach, może coś z przyjaznych, chciałabym, żeby on ją bardziej poznał. Ostatnio też wspominałam, że ta moja syrenka z syrenie i rozgrywki jest bardzo podobna do jednej z sióstr Harmon, chyba bardziej do Elif, bo no, mówiłam, że ona była tworzona na podstawie ich, ale jest troszeczkę inna. Zenek, ty wszedłeś i nie możesz wyjść?
Patrzcie, co za gostek. Weź, teleportuj się tutaj. Co tu się dzieje? Dobra, ojejku, ta alba mi się strasznie podoba. Nie kłóć się, proszę przyjazne i proszę tutaj pogawędkę i proszę ją bardziej poznać. Ona mi się bardzo podoba z wyglądu i chciałabym, znaczy zobaczymy, co rozgrywka tutaj nam pokaże, bo może być zupełnie inaczej. O, jest wredna. Okej, okay, jest wredna. Chciałabym, aby Zenek kiedyś w przyszłości związał się z którąś z tych panien, ale jeszcze nie wiemy z którą. Obydwie mi się strasznie podobają. Powiem to tak nieskromnie, ale ja też nie do końca je tworzyłam, bo i one były właśnie na podstawie, gdzieś znalazłam aktorkę, tą co grała Anne Taylor-Joy w galerii i one są stworzone na podstawie jej. Dobra. W ciągu następnych 24 godzin cyfra 6 będzie dla ciebie bardzo ważna. Kto mówi? Nie chcę takich jakichś dziwadeł. Połączenie przerwane. Ktoś coś chciał pogadać, ale nie dajemy mu dojść do słowa, bo nie będziemy słuchać. Miejscowi miłośnicy teorii spiskowych uważają, że wojsko próbuje coś ukryć. Dobrze, ale z tymi teoriami spiskowymi to już naprawdę dużo rozmawialiśmy, już dowiedziałam się, że tych naukowców jest tutaj dużo, że oni też coś ukrywają i każdy nas odnosi tutaj właśnie do sekretnego laboratorium. Dobrze, bo będziemy jeszcze tutaj godzinkę. Widzę, że Elif nie ma, jej siostry, one są, moi drodzy, bliźniaczka, ale one troszeczkę się od siebie różnią wyglądem, bo mają zupełnie inne karnacje, ale to też gdzieś kiedyś poruszymy ten temat w jakichś właśnie takich malutkich scenkach. Jak się nazywa kota? Bo to jest kotka czy kot? Ispi. Ispi? Ispi? Ja jej dorosła dziewczynka. Ja jej imienia nie zmieniałam. Słuchajcie, ona jest z galerii, jest po prostu przewspaniała. O, dzień dobry. Dzień dobry, ale masz beznadziejny kostium. Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie, o gorącej pogodzie. To mam pochmurną czy gorącą? Elif ma nie do końca fajny strój. Jejku, ja nie wiem, czy ja nie powinnam usunąć sobie z zasobów asortymentów pobranych z CC tych kapci, bo słuchajcie, moi drodzy, ludzie, którzy chodzą w kostiumach, mi notorycznie po prostu wsadzają na stopy te kapcie bez sensu. One są po prostu chyba jako strój plażowy dodane właśnie z tych obiektów pobranych dodatkowo z internetu i one bezsensownie właśnie działają tak, że si mówię, bardzo chętnie je noszą. Ja ostatnio na Sulanie się śmiałam, że bo tam bardzo dużo ludzi chodzi właśnie w kostiumach kąpielowych. I ostatni krzyk mody. Sulańskie kapcie. Elif, ale ona jest taka drobniutka. Jejku, jak ona jest chuda. Ja nie wiem, czemu wy się kłócicie? Ona słuchajcie, znowu go czymś straszy. To jest przepiękna simka. Ale wiem, ona jest bardzo podobna do tej mojej syrenki. Jest podobna do syrenki. Chyba aż za bardzo, ale ma inną karnację na oczy. Dobra, nie przejmujmy się tym. Ona ma charakterystyczny ten szeroki nos. Ja nie wiem, co ja mam z tymi szerokimi nosami u moich simów. Chyba, słuchajcie, jak kiedyś obejrzałam Awatara, to mi się te szerokie nosy tak przykleiły. Aczkolwiek Alba chyba tak jego nie mam. Dobrze, porozmawiajmy sobie tutaj jeszcze chwileczkę. Zobaczymy, czy będzie Pedro Pascal w domu, bośmy też z chęcią go odwiedzili i poznali, bo chciałabym, żeby on gdzieś tam jakiegoś kolegę może miał właśnie, tylko on musi być samotnikiem do momentu, kiedy dziadek, czyli babcia, nie umrę, a my nie chcemy, żeby ona tak szybko odchodziła z tego simowego świata. Miejmy nadzieję, że pobędzie z nami jak najdłużej. Gdzie jest ta Marietta nasza? Jest tutaj i ma się jak na razie dobrze. Tylko te kontakty z babcią nam tu spadły. Z nią moglibyśmy mieć lepszy kontakt, ale jakoś mamy cały czas inne rzeczy na głowie i po prostu my tego kontaktu nie utrzymujemy w takich dobrych stosunkach, jak ja chciałam. No jakoś by się przydało to naprawić. Dobrze, pogadali, herbatkę wypili. Ojejku, ona się czegoś boi. I o tak, ja pamiętam, że dawałam jej cechę przestraszona czy rozhisteryzowana, coś w tym stylu, tak jakby ona miała jakieś lęki, które może coś spowodowało w jej życiu wcześniej. Tego nie wiemy. Dobrze. Popatrzmy sobie jeszcze tak króciuteńko na ten domek, jest prześliczny. Ostatnio już i tak go pokazywałam. Po co ja go będę pokazywać jeszcze raz? Czy jest w domu Pedro? Dobra, idziemy tutaj. Odwiedź rezydencję. A chodźmy może z dziewczynami. Będzie ciekawe. Chociaż nie! Ja nie chcę, żeby Pedro je poznał. Pedro jest zawsze, stoimy, nie, jedziemy tam sami. Nie no, żartuję sobie, ale tak naprawdę to, wiecie, ja
ja sobie planuję, aby on się kiedyś związał z jedną z dziewczyn, ale być może zanim to się stanie, to one już sobie będą układać życie z kimś innym, ale może przez to też będziemy mieli taki troszeczkę content tutaj, aby się coś w tych naszych związkach działo, żeby trzeba było coś rozwalić, jakiś związek. Ostatnio mi się to spodobało przez to, jak to w tej syrence mi się rozgrywało. Dobra, już nic nie mówię o syrence. Wszędzie tym rowerem jeździ, już by to zaczyna wkuszać. Pok, pok, pok. O, czyli jest w domu, dobrze. Już wiem, że chyba nie mamy czasu na takie pierdoluty, żeby spędzać tutaj nie wiadomo ile czasu. Ja po prostu tutaj wchodzę, moi drodzy, z ciekawości zobaczyć, jak... Jest! Nie wiem, czy znacie tego aktora. Znaczy nie, no tutaj nie jest podobny. Wiecie, gdzie on jest podobny? On jest podobny z profilu, moim zdaniem. Jeszcze jak się tą mimiką simsiarską tutaj cieszy, to wiadomo, że nie jest podobny, ale dobra. Poznajmy sobie go. To jest dziwne, bo facet nas zaprasza do domu. My możemy wejść, ale jeszcze zanim się z nim przywitamy, to on już nas zaprasza na kanapę. To jest w Simsach troszeczkę dziwne. Ale fajnie, będziemy sobie go mieli w kontaktach. Nie będziemy się na razie jakoś bardzo mocno przyjaźnić. Wiesz co, wspaniale było spędzać czas z tobą, będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. Cynek, jaką ty masz orientację? Chyba trzeba coś sprawdzić. Nie no, kobiety. No, to to tutaj do Pedro? Pedro jest fliryciarski, a to może Pedro... Och, o nie... Pedro, nie bądź, prosimy cię. On jest, ojej, nie flirtuj z nami, my chcemy z tobą być kumplami, facet z facetem, pójść na piłkę czasami, mecz obejrzeć, browara się napić, a nie flirtować. Oh my god, ludzie, nie, uciekamy stąd, bo ja się boję, co tu się dzieje. Pedro, co ty nam tutaj wyrabiasz w tej rozgrywce? Dobra, mamy 17, wiem, że jesteśmy tu na chwilę za bardzo, być może się spieszymy, ale ja też pilnuje w miarę... Oj, krzesełko dla dziecka? Pedro, zaskakujesz nas tutaj. Ja wiem, że troszeczkę się spieszymy, ale ja chcę pilnować czasu, żeby też tutaj nie siedzieć za długo, a mam w głowie to, że jest już 17, a my mamy jeszcze dzisiaj zacząć budować naszą rakietę kosmiczną. Dobra, sorry Pedro, trochę nas przestraszyłeś. Wiem, że mówiłam o spieszeniu się, ale zmieniłam zdanie jadąc do domu i stwierdziłam, że skoro robimy taki dosyć sporawy obchód miasta i poznawania nowych ludzi, którzy mieszkają tutaj, to nie mogę się powstrzymać, aby nie odwiedzić tego prześlicznego domku z filmu Animowanego Odlot, bo ja też nie wiem, jak on wygląda, nie wchodziłam tam, jak go stawiałam, jest po prostu przedudny. Też nie pamiętam, jak on wyglądał w bajce. Tutaj mamy, jak on się zwał? Jak ty się zwałeś? Doug. Tak, on był Doug i tego chłopaczka tutaj mamy, on sobie mieszka z tym. Jest tym przesłodkim dziadkiem. Odwiedźmy, nie musimy się z nimi przyjaźnić, ale ja tak bym chciała zobaczyć ten domek. Nie zdążymy tej rakiety zacząć, bo Zenek, nie przewracaj się, uważaj. Ale fajny, jaki cudak. Dzień dobry! O, ja cię, nie mogę. Ślicznie zrobiony. Proszę wejść, dobra, wchodzimy do domu, zobaczymy, co tutaj mamy. Nie wiem, jak w tej bajce to było, ale nie, no to mi się wydaje, że jednak jest troszeczkę podobne, aczkolwiek nie wiem. Klimacik na pewno jest zachowany. Ojejku, jaka słodziuteńka, maluteńka kuchnia. Ale fajna. Super pomysł, żeby właśnie w takim miejscu była kuchnia. Ej, ekstra, z tego ciekawe, czy tutaj do wszystkiego można dojść. A tutaj na górze, o, tutaj jakieś mamy właśnie miejsce, tu jest biurko, pokój dla małego dziada. Jakieś piękne tutaj mamy portrety, a dziadka nie ma, dziadek sobie gdzieś polazł. Nie no, grzecznie siedzą sobie. Czyż on nie jest podobny? Moim zdaniem jest. Nie wiem, czy ktoś, jak ktoś zrobił tą jego twarz i szczękę, że jest taka kwadratowa. Wygląda to ekstra. Dobrze, moi drodzy, mieliśmy tutaj wejść na chwilę, nie przedłużać, już nie marnować czasu, po prostu wejść, przywitać się, powiedzieć dzień dobry, powiemy dzień dobry, dobra, czekajcie, powiemy dzień dobry, chociaż przyjazne przywitanie, to jest niezłe odwiedzanie sąsiadów. Wbijamy im na chawirę, zwiedzamy dom, cały dom, wchodzimy do środka, dopiero potem się witamy. Dzień dobry, jestem Zenek, już zwiedziłem pana chatę, wziąłem sobie
to co mi się tam podobało. Temperatura jest dziwna, bo mamy środek jesieni, a mamy dalej ciepło, czyli jest coś w tym, że w Strangerville jest rzeczywiście cieplej, aczkolwiek jeden dzień mieliśmy naprawdę już taki zimny i nawet nam trochę padał śnieg, więc pogoda tutaj rzeczywiście jest tajemniczo dziwna. Dzień dobry, przywitaliśmy się, poznaliśmy się, lecimy dalej. A można wziąć wam jedzenie? Zapakuj na wynos, naprawdę mogę. Mogę wziąć to jedzenie? Bo my chyba już nic nie mamy w lodówce, nie jestem pewna. Mogę sobie wziąć kawałek? O, weźmiemy do chaty. O, dziękujemy panu, że nas pan poczęstował swoim posiłkiem, weźmiemy sobie to do domu. Dlatego, że Zenek nie ma kuchenki, też nie chce się nim skupiać na gotowaniu, przecież to jest facet, który mieszka sam w przyczepie. Gdzie ta twoja torba z żarciem? Mieszka sam w przyczepie. Zgubiłeś jedzenie? Gdzie to żarło jest? Tu. Dobra, złapałam. Okej, bierzemy to do siebie i wracamy do domu. Już kończę wątek, który zaczęłam mówić. O, coś o gotowaniu. A o gotowaniu mówiłam to, że skoro Zenek jest facetem, samotnym z facetem, który mieszka sam w przyczepie, to nie ma kuchenki. Ja też nie chciałam, żeby on się skupiał na gotowaniu bardzo mocno, więc większość posiłków jemy niezdrowych, z mikrofali, jemy chipsy, zamawiamy żarcie na dowóz i powijamy sąsiadom jakieś paczuszki z grilla. No dobrze, buduj. Serio? Okej. Okay. Ale dzięki temu sobie przypomniałam, że nam zaraz zejdzie kredyt o wartości 1000, na którym my nie mamy pieniędzy, czyli my musimy zarobić na budowanie tej rakiety. Byłam przekonana, że coś trzeba będzie wydać, ale nie wiedziałam, że już na początek trzeba będzie wydać 1000 simoleonów, więc trudno, dobra Zenuś, rób sobie co tam uważasz za słuszne, w miarę dobrze się czujesz, a my posprzedajemy coś z naszych asortymentów. Tutaj na tym stole robiliśmy ostatnio to jest blok do noży, jest nam kompletnie niepotrzebne, ale za tanie. Zenek ostatnio znalazł także jakieś tutaj szlachetne kamienie, czy tam diamenty, kryształy, ale jest to też bardzo mało warte. Niestety musimy dojść do 1000, my tego nie mamy, ludzie. Tutaj mamy z kamieliny, błagam, żeby to było, o, 1000. 1000? Kostkę. Ile kostka? A ja nie chcę tej kostki sprzedawać, bo kostka mi się podoba. Dobra, mamy 1111. Jakąś magiczną liczbę tutaj uzyskaliśmy, która zaraz nam zejdzie. O której nam ten kredyt schodzi? Chyba wydaje mi się, że wieczorem. No dobrze, tak więc mamy na ten kredyt uzbierane, a jutro będziemy znów bez grosza. A do pracy, właśnie. Czyli ja do jutra będę musiała zdobyć kolejne pieniądze, a my nie idziemy do pracy, bo on do pracy idzie dopiero za 2 dni. Czyli będę musiała włączyć jakieś tutaj kombinatorstwo w szukaniu pieniędzy i zdobywaniu ich na różny sposób, ale wydaje mi się, że będziemy mogli sprzedać coś, co mamy na podwórku albo coś, co mamy w domu, tylko no, jakoś nie chciałabym za dużo bodów wszystkiego, zdążyłam się tutaj już troszeczkę przywiązać. Kończymy na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Niedługo myślę, że będziemy się bardziej skupiać na karierze i na budowaniu rakiety i wypełnianiu kolejnej części naszej aspiracji, ale myślę, że na ten czas nie idzie nam tutaj, o, wzięli nam ten kredyt, zostało 11, matku boisko, ale damy jakoś radę. Moi drodzy, widzimy się wkrótce, dzięki za oglądanie i do zobaczenia, cześć!